Państwa, właśnie się odsłania mural, ale on nigdy się nie odsłoni tak do końca, póki my, kiedy się rozejdziemy, nie dogramy swoich melodii do końca, bo nie wiadomo, skąd się wzięła lira korbowa i kiedy, i nie wiadomo, jaka jest jej przyszłość. Karli Bajtak. Nazywam się Béla Serni, przyjechałem z Budapesztu, jestem budowniczym instrumentów, układowcą, uczę też gry na lirze korbowej. Miałem to szczęście jako nastolatek, jako gimnazjalista, że wtedy żyli jeszcze na właśnie południu Wielkiej Niziny Węgierskiej, na południu Węgier, muzykanci ludowi, do których jeździłem autobusem, pociągiem, na piechotę. Docierałem do nich, żeby uczyć się tej muzyki. W Europie mamy bardzo wiele poświadczeń liry korbowej, z wielu miejsc. I teraz bardzo charakterystyczne dla liry węgierskiej jest to, że zachowała ona bardzo taką starą, archaiczną formę. Właśnie ta taka masywna budowa, płaski korpus z tej strony, płaskie plecy, skrzynka tangentowa i klawisze w takiej właśnie formie. Specyfiką liry węgierskiej jest to, że podczas gdy inne są wyposażone w bardzo wiele strun, to lira węgierska ma mniej strun, ale które są bardzo, bardzo, brzmią bardzo mocno, wydają bardzo mocny, głośny dźwięk. Staram się uczniom przekazać trzy rzeczy. Po pierwsze, pokazać im specyfikę melodii i muzyki właśnie z południowej Wielkiej Niziny Węgierskiej, z tego regionu. Po drugie, pokazać trochę z muzyki dawnej, historycznej muzyki węgierskiej. I po trzecie, przekazać im pewne informacje w ogóle o charakterze węgierskiej muzyki ludowej. Me llamo Óscar Fernández. Eu vivo no norte de Galicia, que é no un país que é dentro de España, que é no noroeste de España. Eu escoitei grabacións cando era pequeno de grupos folk, de un grupo como que se chama Milladoiro, unha grabación do 78, onde se escoitaban a zanfona. Despois de moito tempo tamén escoitei as grabacións de Faustino Santalices, o recuperador da zanfona, nos anos 40. Pero realmente a idea de tocar a zanfona apareceu e desapareceu durante moitos anos, hasta que no ano 95 decidínme totalmente a aprender a tocar a zanfona. Tras nos moi a tentar, o día se cana, o Deus e mami,
Ben, estos días aquí en Narol eu estou intentando pues, comunicar cos alumnos pezas da tradición vocal galega, pezas cantadas e tamén algunhas adaptacións de músicas instrumentales. E intento combinalo con exercicios ou variacións que se poden facer con elas rítmicas de diferentes recursos melódicos. Я займаюся фольклором вже 18 років, з часів, коли попала до консерваторії на кафедру музичної фольклористики. Моїм керівником науковим був Євген Єфремов, від якого я вчилася співати, слухала древо і якийсь час приймала в ньому участь. А потім прийшла до запису свого диску із сольними піснями ліричними і також захотіла записати псальми, які раніше співалися лірниками під ліру. І відтоді, буквально 3 роки тому, почався мій посилений інтерес до корбової колісної ліри, тому що взагалі я ліру чула ще на першому курсі консерваторії від Михайла Хая, нашого викладача. Але тоді я ще до неї не дозріла, тобто я її сприймала як такий собі інструмент, який мені не лягав на душу. А зараз я зрозуміла, що вже це частина мене, і я дуже люблю цей інструмент. На верштатах ми вчимо українські псальми, канти, розглядаємо варіанти супроводу лірного до них, трошечки про історію загального лірницького виконавства. Ну і зосереджуємось також на якихось вокальних тонкощах співу лірницького. Ліра появила się в моїм житті. Jakoś tak z 10-12 może lat temu. Znaczy, najpierw się pojawiły pieśni dziadowskie i ja je śpiewałem. Do dzisiaj zresztą z przyjemnością wykonuję je z akordeonem. Potem w miarę drążenia tematu, rozpoznawania tej przestrzeni okazało się, że właśnie lira korbowa była takim, powiedzmy, podstawowym instrumentem, czy jednym z najważniejszych instrumentów, którym dziadowie posługiwali się do akompaniamentu.
I w momencie, kiedy zacząłem się tak rozglądać troszkę za instrumentem, no to to mój przyjaciel Stefan Puchalski, taki amerykański wędrowny Żyd, muzyk i lutnik, który akurat mieszkał w Polsce wtedy i akurat też krążył między Węgrami a Polską, no przywiózł po prostu ten instrument, przywiózł tę lirę dla siebie z jakiejś tam podróży na Węgry. Spotkaliśmy się, pochwalił mi się niestety tym instrumentem, ja usiadłem do tej liry, po prostu zacząłem śpiewać i wszyscy zgodnie, włącznie ze Stefanem, stwierdzili, że to jest mój instrument. Posłuchajcie proszę historię o dziewczynie ze starego miasta okolonego murami. Dziewczyna ze starego miasta okolonego murami wzywa do siebie młodzieńca. I przybywa młodzieniec na wronym koniku i te słowa powiada: piękna jesteś dziewczyno, piękne są twoje włosy, ale masz trzech braci, trzech braci jak sokoły, a każdy dobrze uzbrojony. Na warsztacie staram się nauczyć pewnej nieortodoksji w podejściu do tradycji i tego, jak się w ogóle poruszać w takiej materii artystycznego researchu. Jak nie tworzyć muzeum, tylko tworzyć pewną żywą formę z materiału archiwalnego, czy pieśni, której się nauczymy bezpośrednio od śpiewaka, śpiewaczki, czy czegoś, co wyczytamy u Kolberga, czy wyczytamy gdziekolwiek. W jaką to ubrać formę, to oczywiście sprawa jest indywidualna, ale mnie bardziej zależy na tym, żeby nauczyć warsztatowiczów, że to oni, jeżeli są, mają być kolejnym ogniwem, czyli jeżeli ta tradycja ma być żywa, to oni mają ogromny wpływ na to, jak ta treść w owej starodawnej formie, jak ona będzie miała szansę dzisiaj zaistnieć. I'm very happy with this Rumla workshop because all the people at the workshop were beginners, almost all of them, and they could catch up so quickly that I was really surprised about it. And it, for me, it was really astonishing how talented and skilled they were at the end of the three-day workshop.
Když mě bylo 16, tak jsem měl takovou práci před Vánocem, že jsem prodával na trhu a tam byla paní, co hrála na liru korbovou a já jsem vůbec nevěděl, co to je. Ale přišlo mi to, že to je super, že to je konečně nástroj, na který si troufnu hrát, že to je jako jednoduchý, že máš tu korbu a že je to lehký, jsem si myslel. No. A což pak zjistil, že jsem to zjistil, že to není, ale tehdy jsem si to myslel, tak jsem začal. No my jsme začínali francouzskou lidovou hudbou, ale to jsme si hráli jenom u piva. Ale to byla hudba zvolená hlavně kvůli liře korbovej, kde v té francouzské hudbě je nejvíce zastoupená. A postupem času něco jsme si z toho převzali, jako vlivy, a něco jsme tam dotvořili si sami a vytvořili jsme si svůj repertoár úplně vlastně nezávislý na nějaké kultuře souvislé, takže je to naše taková vymyšlená věc. Thank you.